Kto mówi? A, Kaniowski, Mateusz, poczekaj. No to fajnie, że masz podpisane na Facebooku Mateusz Kaniowski i mówisz, kto mówi. Halo, no. No, nie, bo wiesz co, bo ja miałem tylko napisane Mateusz, że dzwoni. Tak nie. No, słuchaj, no bo mówiłem ci, że jesteśmy na live'ie. Ja tu mam pięknie twoje zdjęcie odpalone. No i jak tam ci się podobało z Adriankiem? No ja, stary, mam mega wyrzuty do siebie, że tak wyszło, no bo stary, no kurwa, wiesz, no powiem ci tak, no ja na siłę nie zrobię tych dymów, jeśli on nie chce, jeśli on pianą nie pluje do mnie, wiesz, no jak kurwa kiedyś dymiłem, chciałem coś dzisiaj zadymić, liczyłem, że on mi będzie wciskał, nie, zresztą tak byłem nastawiony, no to przez organizatorów troszeczkę, że no on ci będzie tam cisnął i w ogóle, nie, więc czekałem na kontrę, mówię ci, że wczoraj się nawet przygotowałem, mówię, pyk, te czuszka z brodami, no ale wiesz, to nie chodzi o wyciąganie brodów, to nie, te czuszka z brodami, jaką to nie chodziło o wyciąganie. Jaką masz te czuszka z brodami? A bardzo ciekawą, ale to nie chodzi mi, żeby mu życie niszczyć czy coś, tylko myślałem, że po prostu, no, że się pokłócimy i ja to nawet byłem nastawiony, że obstawiam, że mnie może wyprowadzić z równowagi, że tam wiesz, że do jakichś rękoczynów może dojść, ale no widzisz, to było grzecznie. No ja osobiście mam trochę wyrzut sumienia, nie, z tego powodu, że było tak grzecznie, no ale co miałem kurwa zrobić, no miałem siedzieć i bluzgać cały czas, albo to jest kurwa czy cwer, no to na debila wyszedł, wiesz o co mi chodzi. Jasne. Cześć, tylko powiem grzecznie do widzów. Powiem tylko jedną rzecz do widzów. Te wszystkie donaty, które są teraz, ja je będę kasował, ale potem je odpalę wszystkie i jeszcze raz odsłuchamy. Dobrze, no chłopcze dziewczęcie, a dlaczego sądzisz, że on jest taki grzeczny ostatnio? Do mnie mówisz? Poczekaj, tak, bo tak, się wstrzymam, bo jeszcze jestem tutaj na sali, no. Czemu uważasz, że on jest taki grzeczny ostatnio? Wiesz co, poczekaj, bo nie jestem sam, to podejdę tak, żeby nikt nie słyszał, co mówię. Dobra. Okay. Nie, no i tak wiem, że jestem na live, tylko że tutaj jego dziewczyna stoi, czy co, obok akurat stała, to co będę przy niej gadał. No dobra, czemu on jest taki grzeczny ostatnimi czasy? No. Nie wiem, no ale w stosunku do mnie, wiesz co, on przez internet jest trochę taki bardziej niegrzeczny. Ostatnio właśnie mnie tak strasznie wkurwił, że prawie wyszedłem z siebie, no mówię nie, no... I gdzie stanąłeś? Że jak się powstrzymam, żeby mu nie przypierdolić na żywo, to będzie cud. No ale przyszedł, kurwa, jest grzeczny, pokorny, no to co, będę się do niego rzucał jak pitbull, wiesz o co chodzi. No i gdzie się za 9 minut, nie 9 minut, tylko 9 dni będziemy bić. No ale dobrze, ale to czym się tak zirytował? Tak, bo muszę tutaj autograf dać. A, dobra, tutaj? Autografa dajesz? Kto to autografa chce od ciebie? Wiesz co, nie, to jest nie autograf jednak, tylko książkę Huberta Lotty podpisuję, bo będzie, co będzie? Będzie charytatywnie tam rozdana, nie? Wiesz, tam wszyscy zawodnicy swoim podpisywali. Wrzucę, trzymaj się Piotrek, siemanko. Rekord pobiliśmy? No to ładnie z nami rozmawia, Amadeusz. No mów, już jestem, przepraszam cię, Mateusz. Luźno, żartuję. No dobra, czym cię tak zirytował? Ostatnio, wiesz co, tam zaczął od tej, wiesz co, obejrzał sobie Gamrota z Pakiem i tam zobaczył, że Gamrot kazał mu przeprosić po i tam zaczął, kurczę, wygadywać, że mu ojca obrażałem, że mu brata obrażałem, gdzie wiesz, no zdarzyło w tym dzisie, że... Dobra, czy to było złe, czy nie? Zrobiłem to, tak? Obraziłem, no ale to już, kurwa, zaczął wymieniać członków rodziny, których nigdy nie wspomniałem słowem, więc ja mówię, ty, no to ja zaraz wymyślę, że mi ciocie, kurwa, obrażałeś, wiesz. Ciocie? Tutaj, no, bez przesady, żeby w ciocie nie wjeżdżać, Ja mówię, że to zaraz ja wymyślę. Ja żartuję. No i co tam, i tam gadał, że coś tam nie poda ręki po walce, coś tam, a ja sobie myślę, no co za, kurwa, kondom. To podszedł do mnie na żywo, wystawił łapę, nie? Popatrzyłem się na tą łapę, sobie myślę, no dobra, masz, nie? Podałem mu tą rękę, bo podszedł mnie poprosić, żeby było na sportowo i żebyśmy nie dymili. Słuchaj, ja się uspokoiłem i tego, a temu właśnie w piórka obrósł i na tych internetach zaczął, kurwa, kozakować, bo po prostu psychy nie orałem, więc sobie myślę, o tych chuju, nie? Ale wiesz, co miałem, no nie wiem, no ja się pytałem się włodarzy, wręcz i prosiłem, czy mogę listwa zapierdolić dzisiaj. Mówię, nichu ja. No dobra, no to nie będę na siłę. Ale poczekaj, dlaczego masz zakazane robić co chcesz, bo nie rozumiem. Nie, no nie, że mogę robić co chcę, ale wiesz, to zaraz kurwa jakąś karę wlepią czy coś. No. To nie chodzi o kary finansowe ogólnie, no nie wiem, no jak mają się do mnie czepiać później włodarze, mam jakieś tam mieć problemy, to sobie darowałem po prostu, nie? No, chyba. No. Ja najbardziej szukam tego motywu, dlaczego Adrian jest taki spokojny, bo on znaczy zawsze był taki jak ty, nakręcony. Wiesz co? No nie wiem, może czuję, wiesz co, w ogóle miałem wrażenie, jak tutaj już staliśmy,
przy tym face to face, on widzi, że coś jest nie tak, tylko że on po prostu jeszcze nie wie, co jest nie tak. I a co jest nie tak? Nie wiedzą, w ogóle dużo ludzi... To jest to, co ja byłem wściekły, Mateusz, jak rozmawialiśmy na żywo, bo ci mówiłem, że naprawdę wcześniej gadałem, że nie trenuję i że jestem zajebisty, ale nie trenuję, tak? A teraz mówisz? Stary, wlazłem do ringu i się kurwa... okazało, że nie jestem najgorszy, ale nie jestem taki zajebisty, jak myślałem, ponieważ brakuje mi tlenu i umiejętności. No więc siłą rzeczy poszedłem na salę i zdobyłem jedno i drugie. Więc i to będzie coś, co właśnie przeważy na moją korzyść. Oczywiście on też jest przygotowany, ma tam pewnie formę życia i w ogóle bla bla. Ale uwierz mi, że tak to, jak ja się zmieniłem przez ten okres czasu i na poziom, na jaki się wniosłem, no to nie mówię, że KSW czy coś, ale poziom w porównaniu do tam niektórych zawodników z fejmu, naprawdę uwierz mi, że się mega wytrenowałem, jestem w zajebistej formie i nie mogę się doczekać, kiedy spuszczę mu ten wpierdol publicznie, już nie chodzi o wpierdol jego, po prostu reakcji ludzi się nie mogę doczekać, jak nagle, kurwa, wiesz, zobaczmy, bo Ferrari jednak nie jest taki chujowy, jak myślałem, o co chodzi. No właśnie, słuchaj, to dobre kursiki są tutaj na ciebie, to może nam podpowiedz wszystkim, jest nas tu 1200 osób, jak mamy typować, stary, bo to jest tak, 1,50 na Polaka, 2,40 na Ferrariego. No, stary, bardzo dobry kurs, bardzo dobry, uwierz mi, że to jest walka według, to jest walka 50-50, jak ktoś mnie nie zna, ale jak ktoś mnie zna na żywo, miał okazję tam, nie wiem, zobaczyć, jak trenuje, czy posparować ze mną, to dobrze wie, że powinienem go zmiażdżyć, zresztą, no, dobra, już będę wychodził i już wychodzę. Rezultat końcowy. Amadeusz Ferrari Roślik przez decyzję 5 zł, Amadeusz Ferrari Roślik przez knockout lub poddanie 4 zł. Co obstawiać? Znaczy, wiesz co, no wiadomo, ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby to było przed czasem. I osobiście myślę, że 9 minut na tym poziomie, na który ja się wspiąłem i on też jest dość tam, wiesz, no rozwinął się na pewno, nie wiem, na jakim jest poziomie, bo nie widziałem go w akcji, ale się na pewno rozwinął, skoro zapierdalał, to siłą rzeczy musiał się rozwinąć. Więc myślę, że 9 minut to jest naprawdę długo, gdzie my mamy realny konflikt, my po prostu się przyzwyczailiśmy do siebie. To nie jest tak, że my siebie już lubimy, kurwa, i rozmawiamy, tylko my się już przyzwyczailiśmy do swojej mordy, kurwa, wiesz, do tego wszystkiego i jakoś idzie to stolerować, chociaż jakbym go gdzieś tam na ulicy spotkał, może u siebie, nie mówię, że teraz 9 dni przed walką, no to na pewno bym podszedł i próbował go przeciągnąć, ale do czego zmierzam? Zrobię wszystko, żeby, myślę osobiście, że to się skończy przed czasem. Myślę, że to się skończy przed czasem, ale nie chcę dawać takiej gwarancji, bo po prostu później będzie, mówię, że wykończysz go przed czasem, a coś nie pykło, wiesz. Ja myślę osobiście, że to się skończy przed czasem, bo po prostu zbyt mocni już jesteśmy na dziś dzień, a 9 minut to jest naprawdę, naprawdę długo. Okej. To już jedno wiemy, ale wiesz, jakbyś tak wygrał przez knockout w trzeciej rundzie, to 15 zł za to można zarobić. W trzeciej? Dokładnie. No dobry kurs, wiesz, chociaż mi się wydaje, że jak ja miał celować, to bardziej pierwszą, drugą, wiesz? Bo jest to... Tak mi się wydaje po prostu, że jak ma być przed czasem na początku, a jeśli przetrwa te 6 minut, no to już się dociągnie do końca, wiesz, o co chodzi? Tak mi się wydaje, nie? Że... Jasne, a powiedz, o co chodziło z tym samochodem, bo tam jakieś zamieszanie, bo u was, a ja w ogóle nie znam sytuacji. A to prank, tam kurwa wysmarowali, tacy tam znajomi po prostu zaprosili mnie do siebie. Tam była karzełka, chcieli zobaczyć mojego kolegę, który jest niskorosły. No ja go tam zabrałem, coś tam sobie posiedzieliśmy, zjedliśmy coś tam. No i oni też są youtuberami, to stwierdzili, że po prostu zrobią taki prank. I wypisali tam na aucie Team Polak i wiesz, takimi zmywalnymi sprayami, nie? No i tyle, nie? Tyle, o to właśnie chodziło. A dużo osób się zastanawia, czy wy nie jesteście bardzy podobni z charakteru, jak bracia. Jak ty to skomentujesz? Nie. Jesteśmy, mamy jakąś wspólną cechę w stylu, że powiedzmy, że my się kłócimy o to, który jest z nas lepszy na pięści, tylko różnica między nami jest taka, że ja bym to rozwiązał już kurwa 100 lat temu, a stary, ludzie on początkowo zastanawia się z tego, że się nie boi. Okej, udało mu się fartnąć w walce z prostych przyczyn. Zajechał mnie wagą i tak dalej. Tu nie będę szukał wymówek, tylko po prostu teraz wszystkim udowodnię, że jestem dużo lepszy. Ale jeśli chodzi o charakter, jesteśmy zupełnie inni i ja jestem taki dość... Pomimo, że dużo ludzi twierdzi, że mi toman czy coś tam, ale uwierz mi, że ja jestem dość naprawdę szczery. Zawsze się starałem być w internecie, a on jest ogromnym kłamcą. Ogromnym w stylu, że ja jestem w szoku, bo nie, z jednej prostej przyczyny, bo mnie wszyscy rozliczają z moich słów. Załóżmy, ja bym, nie wiem, no, nagrał dzisiaj, najgorsze jest, że on gdzieś tam dalej jest w tle,
I mi się po prostu, no nie, wiesz, jak on podsłuchuje, to mi się dziwnie gada, nie? No ja pamiętam, że ty zawsze chcesz odchodzić na wywiadach kawałek dalej, żeby nikt tego nie słyszał. No, no wiesz, bo to na spokojnie wtedy sobie mówisz, możesz się skupić, jak tu cała banda jest. No, no i co? Co ci chciałem poczekać, tylko dodać? On jest strasznym kłamcą, wiesz, to jest straszny kłamca i manipulator, wiesz, on na przykład, załóżmy, podam ci przykład poprzedniej konferencji, jak pobiłeś, mówię mu górala z kolegami, nic takiego nie było, a ja mówię, no jak nie było, było, no to pokaż, ja mówię, no ale nie mam przy sobie, a no właśnie, no widzisz, no to nie było, no a wszyscy wiedzą, że było, wiesz, i jakby jak ja coś powiem, to mnie rozlicza pół internetu z tego, czy to prawda, czy nie, a on kurwa regularnie, normalnie co drugi dzień sobie kurwa kłamie w co drugim zdaniu i ciu, ludzie z tego wiedzą, ludzie, część ludzi wie, a 12-latki nie rozkminiają. No ale wiesz, rzeczy, wiesz, nie? Ale z drugiej strony Amadeusz też do końca, no każdy wie, że ty najbardziej pokornym zawodnikiem w historii to nigdy nie byłeś, co? Jak najbardziej, ale wiesz, jak się nie jest pokornym, to się przynajmniej nie udaje, nie? Takiego, to, wiesz o co chodzi? To dlaczego ludzie teraz mieliby uwierzyć? Jestem, jak? To czemu teraz ludzie mieliby uwierzyć w to, że to co mówisz jest w 100% prawdą? Ale ty mówisz o mnie? O mnie tak, tak, tak. Rozumiem, bo jest trochę głośno. Sprawdzają mi temperaturę. A, no to jeszcze raz powiedz. No powiedziałeś, że on kłamie, ale ty też najbardziej pokorny nigdy nie byłeś, więc się pytam, skąd ludzie mają pokorny, kłamliwy, a pokorny to dwie inne rzeczy. Co, muszę stąd wyjść? A co, chcesz, żebym cię podrzucił? Wyrzucony, Mady. Tak, no. A, no dobra, dzięki, mi od swojej strony, no już jestem. No, Adrian Polak chciał podwieźć Amadeusza Ferrariego do domu, podnieście łapkę. Tak, tak. Nie, to Pawłowski, pan Arkadiusz, pan Pawłowski się pytał. Słuchaj, no albo ty coś do mnie mówisz o pokorze, a ja mówię o kłamstwie. Przecież to dwie inne rzeczy, pokora, a kłamanie. A, no tak, tylko wiesz, kiedy ktoś mówi bardzo dużo, a potem tego nie realizuje, to ludzie mogą to podciągnąć pod kłamstwo. Dlatego dopytuję, skąd ludzie mają być teraz pewni. Ale wiesz co, to jak najbardziej, lubo jak nic, co ludzki nie śmiał, to każdy człowiek się myli, tak? Każdy człowiek się myli po prostu, no. Wiesz, no przy pierwszej walce obiecałem, że w pierwszej rundzie udało się, tak? No i stary, no ja jestem człowiekiem, popełniam błędy, tak? Wydawać mi się mogło, że będzie tak, a wyszło inaczej, no i co w związku z tym? No to znaczy, że kłamałem? No to skąd teraz ludzie mają wiedzieć, że to co mówisz na pewno się wydarzy? O, dobrze, skonsumowałem pytanie. Nie wiedzą i właśnie dlatego, że nie wiedzą. Bo nikt nie wie tak naprawdę, w jakiej jestem formie. Wiesz, wiedzą to ludzie z moich regionów, tak? U mnie tam nie ma żadnych influencerów, nie ma nikogo popularnego. Jestem z Pomorskiego, ale konkretnie ze Słupska. To jest 100 tysięcy mieszkańców, więc ludzie nie wiedzą, czego się po mnie spodziewać, tak? A moi rywal cały czas tam wrzuca, że trenuje, a że to, no to po nim wiadomo, można się spodziewać jakiegoś progresu. Skoro cały czas zapierdala, to musi być progres, tak? No ale ja przecież debilem nie jestem. I skoro wiem, że przepierdoliłem i chcę kontynuować karierę w MMA, to trzeba coś zrobić, żeby w następnej walce nie było powtórki z rozrywki. No i to po prostu zrobiłem, czyli wyzbyłem się swoich błędów, czyli tam poprawiłem technikę, czy tam umiejętności, ja to nazywam bardziej umiejętności niż technika, i poprawiłem kondycję, tak, to czego mi brakowało. Z siłowni zrezygnowałem, bo mimo wszystko, że zrezygnowałem, sylwetka jakoś tam wygląda, nie wyglądam tak dobrze sylwetkowo jak wtedy, ale jak przy Polaku, przy poprzedniej walce, ale jak ja wyglądałem, nie? Ale wyszło mi to bardzo na dobre, wiesz, bo ja kiedyś miałem tak, że nie wiem, gardę trzymałem, to już same bicepsy mi się pompowały, no. No rozumiem. Ludzie jeszcze pytają, ile waży twój złoty łańcuch? Wiesz co, ponad 100 gramów. Ponad 100 gramów waży, tam nie pamiętam dokładnie ile. Czyli to po prostu bogactwo. Wiesz, dla jednego to może być majątek, dla innego to mogą być grosze, zależy. A co to jest dla Madiego? Dla mnie? Tak. Dla mnie to jest... Dla mnie na pewno to nie jest bogactwo. Dla mnie to jest tak naprawdę taka kwota, że jakbym ją z dnia na dzień na przykład, nie wiem, zgubił, to nie miałbym tak, że tydzień bym płakał do poduszki, tylko to są pieniądze, wiesz, gdyby to był 1 000 000 zł, no to kurwa, przepierdoliłem tam jakiś tam majątek swojego życia, ale tam 30 niecałe tysięcy, to nie jest jakiś tam jeszcze majątek, za który bym w ogień skoczył, czy płakał przez tydzień. Chcesz powiedzieć, że ten twój łańcuch kosztuje 30 tysięcy? No, kosztował 6 tysięcy euro, tam chyba 100 coś, 6 100 coś euro, więc tam dałem za niego około chyba 26 czy 7 tysięcy, jakoś tak. No to Amadi, ty bogaty chłopak jesteś, jak ty z takim łańcuchem latasz. No, słuchaj, no ludzie trochę poddają to w wątpliwość, na czacie mówią, że to jest niemożliwe, żeby kosztowało 30 tysięcy za 100 gram.
Ja się nie znam, ja się nie znam. Patrz, 100 gram 7,50, to już ci mówię. Po pierwsze, zacznijmy od tego, że to jest próba 7,50. Próba, bodajże gram tej próby kosztuje 125 zł. No to 100 razy 125 zł, to już masz 12,5 tysiąca, tak? A przecież jak przychodzisz do jubilera, to on ci nie sprzedaje po wadze złota, tak? Po tej wadze to on skupuje. Tylko cena jest co najmniej dwa razy taka, no. No, rozumiem. No to dobrze, i on waży ponad 100. Ponad 100 i jak on... I to jest 7,50, no i no to stary, no to tu już masz 12,5. A przecież u jubilera na przykład w takim głupim aparcie, czy w jakichś innych tych, to tam dopiero masz ceny. Tam dopiero masz ceny, jeśli chodzi o, wiesz, przebitkę na przykład złoto, no. A jak ty chodzisz i wszyscy wiedzą, ile kosztuje, ty się nie boisz chodzić po ulicy, że ktoś do ciebie podbiegnie i ci ukradnie łańcuch za 30 koła? Wiesz co, początkowo może miałem troszeczkę takich myśli, że jakby ktoś tak podbiegł, zerwał, nie? I swoją, ale pamiętaj, ale ty masz rekordy Mateusz, szkoły w bieganiu! Zapomniałem. Pamiętaj, że ja mam rekordy, tak? Czekaj, bo ja tam tylko wejdę na górę, bo ja tam nie wiem, czy czegoś nie zostawiłem, okej? Okay? No, zostawiłem coś tam. No, możesz mówić. Tak, tak, no jak możesz, to ja już wychodzę. No mów, Maki. Nie, no dobrze, bardzo dobrze. Czyli co, został tydzień, jaki jesteś w formie? Bardzo dobry. Wiesz, jak chcesz, wczoraj mogę ci podesłać pod jednym warunkiem, że nie pokażesz tego nikomu. Wczoraj dobrego amatora mi się... Naprawdę wczoraj miałem taki sprawdzian, to był sparring, to były takie sparringi, gdzie mówię, słuchaj, że musimy lecieć na 100%, albo ty, albo ja, nie? No i udało mi się dobrego, dość dobrego, no, nie mówię, że najlepszego, tylko dobrego, ma dobry rekord amatorski, amatora 7 kg cięższego, przed czasem znokautować i mam to przypadkowo nagrane. Kurczę, ale wiesz, to jest techniczny knockout. Nas jest 1800 na czacie, ludzie też by to chcieli zobaczyć. Nie, absolutnie nie mogę, ponieważ to jest mój kolega, którego szanuję i nie mógłbym tego pokazać dla opinii publicznej, bo po prostu okazałoby się, że jestem od niego lepszy, a w rzeczywistości wcale tak nie jest, że jestem od niego lepszy, tylko tego dnia mi się udało trafić. A czym go trafiłeś? Wiesz co, takim podbródkiem, mu zapierdoliłem lampę i mu chyba nos złamałem. Znaczy nie miał prześwietlenia, ale ma spuchnięty, boli i to mocno ma spuchnięty, więc tak mi się wydaje, że ma złamany. No ja ci mogę to nagranie podesłać pod warunkiem, no mówię, że nie, no nie, słuchaj, nie będę kusił widzów, słuchaj, bo to byłoby bardzo niesprawiedliwe wobec moich wiernych, aha, oglądających, żeby robić no coś takiego. Dobra, to koniec końców. Jak ja mam obstawić? Bo ja mam tutaj swój taki własny kuponik i jeszcze nie kupowałem waszej części. Adrian Polak-Poleński czy Amadeusz Ferrari-Roślik? Słuchaj, Mati, powiem ci tak, jeśli wytypujesz na niego, jestem pewny, że wtopisz. On sam jest... Uwierz mi, że on dzisiaj patrzył mi w oczy i on nie miał ducha zwycięstwa. On czuł, że coś jest nie tak. Uwierz mi, że... I zaufaj mi. Tak, trzymaj się. Ary następnego. O, teraz sobie zbili piątkę z Adrianem i się pożegnali. No. Uwierz... Cześć. Czekaj, już jestem, no. Co ci chciałem dodać? Jeśli rozsądek ci podpowie, że on, bo ciężka praca, którą tam wklejał na Instagrama, to uwierz mi, że ten twój rozsądek cię tym razem zawiedzie. Oczywiście ty znasz mnie, wiesz, że ja zawsze kipiałem pewnością siebie, ale uwierz mi, stary, że po prostu patrz. Skoro wyobraź sobie, że Marciński ćwiczył tam ileś miesięcy do mnie, tak? Polak też, a ja do takiego Marcińskiego nie trenowałem, do Polaka trenowałem 2,5 miesiąca, ale musiałem tą jebaną wagę zrobić. I nie zdążyłem, umiejętności nie zdążyłem mi wejść w krew, to uwierz mi, że trenujący około roku Ferrari bardzo się rozwinął, a skoro wtedy sobie radziłem jak równy z równym i z jednym i z drugim, chociaż Malczyński zaznaczył swoją przewagę, to wytrenowany ja jestem poziom wyżej. Uwierz mi, i ja to udowodnię 5 września, że jestem poziom wyżej. No ja muszę przemyśleć to. Słuchaj, widzimy się w niedzielę. Dzięki wielkie za rozmowę. Czy chcesz coś przekazać prawie 2000 osób, które tutaj pisze, tak, żeby ci uwierzyć? Tak, żeby zaobserwowali mnie na Instagramie, bo będzie fajny konkursik. Dobra, dzięki wielkie, pozdro, trzymajcie się. Znaczy, trzymaj się, bo z wami zostaje. Hej. No, trzymaj się, hej.